Energooszczędność w dzisiejszych czasach no to podstawowa rzecz. Rozumiemy to chociażby przez oświetlenie LED, które współcześnie jest bardzo powszechne. Energooszczędność jest od pewnego czasu jednym z ważniejszych trendów i w budownictwie, ale też i w tak zwanej małej energetyce. Jest też i celem gospodarczym, między innymi w realizowanym pakiecie europejskim 3x20-20%, oznaczającym 20% energii z źródeł odnawialnych, ale też poprawę efektywności energetycznej, czyli energooszczędność powiększoną o 20%. Ta energooszczędność jest o tyle istotna, że jest to jeden z najłatwiejszych sposobów ograniczenia wpływu aktywności ludzkiej na środowisko, dlatego że ograniczenie zużycia energii pozwala na mniejsze zużycie paliw, mniejsze paliw kopalnych, mniejszą emisję do powietrza szkodliwych substancji, w tym również i emisję dwutlenku węgla, czyli ogranicza skutki środowiskowe aktywności i gospodarczej, i po prostu aktywności ludzkiej w środowisku. A jest to jeszcze obszar, w którym relatywnie łatwo osiąga się zupełnie niezłe efekty, dlatego że technologie, w szczególności technologie w budownictwie w latach przeszłych, były stosunkowo energochłonne. To znaczy budynki budowane czy przemysłowe, czy mieszkalne, wiele z nich miało relatywnie, czyli w stosunku do współczesnych technologii, relatywnie dużą energochłonność i poprawiając efektywność energetyczną budynków, czyli starając się modernizować je w tym kierunku, żeby ograniczyć zużycie energii, czy cieplnej, czy elektrycznej, to takie działania dają bardzo duży i pozytywny efekt w postaci tego, że no, zużywamy trwale znacznie mniej energii, przez co nie potrzebujemy tyle paliw kopalnych, nie potrzebujemy również takich dużych mocy przesyłowych ciepła czy energii elektrycznej. Drugą rzeczą jest energooszczędność poprzez ocieplanie budynków, żeby było mniejsze zużycie energii, węgla, gazu, oleju napędowego. Dzisiaj mamy różne media. Poza tym taka energooszczędność, takie działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej dają również i dosyć dobre efekty finansowe, dlatego że pozwalają na znaczne oszczędności kosztów ponoszonych na ogrzewanie czy oświetlenie czy też prowadzenie procesów technologicznych. I tu doskonalenie technologii daje dosyć dobre efekty. Jest to też kierunek w polityce państwa. Państwo wspomaga, stara się stymulować takie działania w przyszłości i obecnie poprzez udzielanie pożyczek, kredytów na dobrych warunkach, zmierzających do tego, żeby pożyczkobiorca poprawił swoją efektywność energetyczną. Ta polityka przybiera formy głównie finansowe, czyli udostępniania finansowania w formie zwrotnej, ale również i bezzwrotnej. No, takim największym ostatnio ogłaszanym projektem jest program Czyste Powietrze, którym zapowiedziano kolosalne wydatki czy kolosalną pomoc państwa w tym obszarze. No i można bardzo liczyć na to, że da to w przyszłości dosyć duże i wymierne efekty. I to te efekty, zarówno finansowe, jak i pozytywne efekty ekologiczne. Energooszczędność to również ekologiczne budynki, to również źródła energii ekologiczne, które daje nam słońce za darmo oczywiście. Przede wszystkim to jest wykorzystywanie tych możliwości, które dają nowsze technologie. Zarówno technologie budowlane, ocieplanie budynków,
zmiany konstrukcyjne, które pozwalają na mniejszą ucieczkę ciepła, na przykład poprzez okna, drzwi, inne elementy architektury, czy wentylację, czy inne elementy architektury. To jest stosowanie również bardziej mniej energochłonnego oświetlenia, czyli technologii LED, czy w mniejszym stopniu używania typowych żarówek, tych takich typowych zwykłych, to jest nawet w mniejszym stopniu jest to przysłowiowe wyłączanie światła, bo to jest oczywiście najprostszy sposób, który bazuje na zupełnie bezinwestycyjny, bo nie wymagający modernizacji, ale wymagający zmiany zachowań ludzkich. On jest oczywiście również cenny, ale jego możliwości stosowania są ograniczone. Natomiast postęp w dziedzinie technologii, on daje stałe zwiększenie potencjału do mniejszej energochłonności, stały potencjał efektywności energetycznej.